Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiony Sadok, Dominikanin. Grób w kościele Najświętszej Panny Marii w Sandomierzu. Obraz przedstawia błogosławionego Sadoka z palmą w ręce i książką, na której karcie napisane 49 męczenników. Życie. O pochodzeniu Sadoka wiemy tylko tyle, że był Polakiem i żył w ziemi krakowskiej. W latach późniejszych zapukał do klasztoru ojców dominikanów w Sandomierzu i prosił o przyjęcie. Jako zakonnik budził błogosławiony Sadok podziw wśród braci swą pobożnością. Nadto zdolności, jakimi go Pan Bóg obdarzył, pozwoliły przełożonym wysłać go do Bolonii, gdzie wtedy zbierała się generalna kapituła dominikańska. Na tej kapitule święty Dominik polecił błogosławionemu Sadokowi udać się na Węgry i tam głosić Słowo Boże. Pracę jego i jego towarzyszom błogosławił Pan Bóg tak, że większość kumanów, czyli połowców, przyjęła chrześcijaństwo, a wielu z nich prosiło nawet o przyjęcie do zakonu. Niestety, napad Tatarów na te miejscowości misyjne sprawił, że wielu zakonników zginęło śmiercią męczeńską, przez co pracę nawracania niewiernych musiano przerwać. Wśród umęczonych nie było wówczas Sadoka. Skoro jednak dowiedział się o śmierci swych towarzyszy, opuścił Węgry i przybył do Polski. W Sandomierzu został wybrany przeorem klasztoru i na tym stanowisku spotkała go śmierć męczeńska z rąk Tatarów. Papież Pius VII ogłosił Sadoka błogosławionym. Legenda. W zakonie dominikańskim, jak wszędzie, przy odmawianiu brewiarza jeden z braci czyta martyrologium. Są to krótkie opisy męczeństw świętych. Tak było też dnia 2 czerwca. Błogosławiony Sadok kazał odczytać martyrologium na dzień następny. Brat ów, czytający owe martyrologium, głośno wypowiedział następujące słowa. W Sandomierzu męczeństwo 49 zakonników. Zdziwiony niezmiernie Sadok, bo dotychczas nie było wcale w Sandomierzu męczenników, kazał sobie podać książkę i rzeczywiście znalazł owe słowa. Zrozumiał tedy, że odnoszą się one do niego i jego zakonników, których właśnie było 49. Zwrócił się tedy do braci i rzekł: wzbudźcie żal serdeczny za grzechy, a komunią świętą posilcie dusze wasze, albowiem Pan życia i śmierci wzywa nas do żywota nieśmiertelnego. Gdy już wszyscy byli gotowi na śmierć, zaintonował antyfonę. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, nadziejo nasza, witaj. Wszyscy zakonnicy podchwycili pieśń i zwróceni do ołtarza Matki Bożej błagali serdecznie: Jezusa po tym wygnaniu nam okaż, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Wtem wpadli do kościoła Tatarzy i w momencie 49 męczenników krwią swą zwilżyło posadzkę kościelną. Modlitwa. Panie Jezu, niechaj Cię nam po tym wygnaniu okaże łaskawa i słodka Dziewica Maryja, Matka Twoja, którą błogosławiony Sadok i towarzysze wśród napadu niewiernych, nieustannie pozdrawiając, zasłużyli na palmę męczeństwa z rąk Twoich. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i z Duchem Świętym żyje i króluje, w Trójce jedyny Bóg na wieki wieków. Amen.